To już 79 lat minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. Więcej niż dwa pokolenia. Czy warto jeszcze wspominać tak odległe czasy? Czy mamy być stróżami popiołów w nadziei, że gdzieś tam jakiś żar jeszcze jest, który nas rozpali? Odpowiadając na to pytanie, to rozpocznę od takich własnych wspomnień. Oczywiście nie pamiętam Powstania Warszawskiego, ale dla mnie powstanie jest, powiedzmy, pewnym mitem. W znaczeniu takim pouczającą historią. Tak byłem wychowywany, że Powstanie Warszawskie to był taki zryw, który pokazał wiele. Wiele z bohaterstwa, odwagi, z poświęcenia, wielkoduszności. Z tego, że są wartości, dla których można oddać życie, że to, kim dziś jesteśmy i w jakim świecie żyjemy, zawdzięczamy tym poprzednim, także tym, którzy zginęli. Bardzo konkretnie się to przekładało na taką kwestię. Oczywiście tu nie ma odpowiedzi, ale jest pytanie, być może gdyby nie było Powstania Warszawskiego, bylibyśmy 16. Republiką Związku Radzieckiego. Takie zdanie z młodości zapamiętałem. Nie chodzi tutaj o jakąś weryfikację historii. Chodzi mi o to, co ja zapamiętałem z tamtych lat, gdy miałem lat kilkanaście i gdy świadkowie powstania przekazywali prawdę o powstaniu. To była jedna narracja. Druga była taka oficjalna, która posługiwała się powstaniem do uzasadniania pewnych swoich racji politycznych. Pokazywała swoją wizję świata bez wchodzenia w szczegóły, ale łącznie z tym, że to tak zwane socjalistyczne wychowanie do pokoju polegało na podsycaniu lęku i nienawiści wobec Niemców. Możemy spotkać się i z taką interpretacją, że dzisiaj bardziej współczesną, takie osądzanie tych dawnych decyzji, postaw, ludzi konkretnych. To, co mamy często takie odbrązawianie bohaterów, że nie byli takimi bohaterami, jak nam się wydaje. Tak jakby odkrywanie jakiejś ciemniejszej ludzkiej strony było jakąś rewelacją, sukcesem, pokazywaniem prawdy o człowieku. Ale to już bardziej współcześnie. Z tym, że odpowiedź na pytanie, po co wspominać tak dawne wydarzenie, nie może ograniczyć się tylko do moich opowieści, moich wspomnień. Bo ja mogę powiedzieć, że tyle powiedziałem, że bardzo tak budującą rolę ta opowieść o powstaniu odgrywała w moim życiu. Ważniejsze jest, co Słowo Boże mówi. I dzisiaj słyszeliśmy o tym, jak Pan Jezus wyjaśnia przypowieść o chwaście. 13 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza to jest nauczanie Pana Jezusa w przypowieściach. Słyszymy akurat ten sam rozdział i w niedzielę, i w dni powszednie, po kolei ileś tam przypowieści. Jezus kończy nauczanie tłumów na brzegu jeziora w Kafarnaum, idzie do domu Piotra i tam uczniowie proszą o wyjaśnienie przypowieści.
o wyjaśnienie tylko jednej przypowieści i nie tak jak no, słyszeliśmy przedwczoraj na przykład o zaczynie, o ziarnku gorczycy, tylko właśnie tę przypowieść o pszenicy i chwaście rosnących razem. No, znamy tę przypowieść o tym, jak słudzy idą do Pana, gdy się zorientowali, że tutaj rośnie chwast pośród pszenicy i chcą, pytają, czy mają powyrywać chwast, a gospodarz odpowiada, zostawcie, niech rosną do żniwa, żebyście nie zniszczyli też pszenicy, że u końcu czasów będzie sąd. Właśnie ta przypowieść szczególnie zaintrygowała uczniów, skoro o nią pytali. Z czym ta przypowieść ich skonfrontowała? Tego nie mówią, możemy się domyślać. Być może jest tak, że to odkładanie sądu na później było zastanawiające. Pytali ci, którzy mówili, nauczycielu, widzieliśmy jak jeden wypędza, jak ktoś w Twoje imię wypędza złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Ci, którzy byli już gotowi, ten jest nasz, ten jest nie nasz, nam wolno, tamtemu nie wolno. Ci, którzy chcieli od razu sądzić, słyszą przypowieść, podrosnąć do żniwa. My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tłumaczenia w przypowieści, że to słowo chwast jest oddane przez konkol. Tam chodzi o roślinę, która się nazywa dzidzania po grecku przynajmniej i która, gdy rośnie, jest bardzo podobna do młodych beł pszenicy. W momencie, kiedy pojawia się kłos na pszenicy, a tam się nie pojawia, dopiero widać różnicę, gdy dojrzewa. Więc po co zawczasu niszczyć jedno i drugie, po to, żeby było czysto na polu. Poczekać. I że sąd ostatecznie należy do Pana. Tak jest w wyjaśnieniu tej przypowieści, że tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tak dalej. Być może to jest takim nauczaniem dla nas, że to nasze uczestnictwo w historii, nasz stosunek do wydarzeń minionych, to nie jest wchodzenie w rolę sędziego. Nie mamy tak osądzać poprzednich pokoleń, żeby czuć się lepszymi. Nie wystarczy też tak utożsamić się z bohaterami, żeby być lepszymi. Sam fakt, po której stronie staniemy. Nie? Stajemy po stronie bohaterów, okej, ale czy bohaterowie chcieliby stać po naszej stronie? Takie pytanie trzeba sobie stawiać. Że z naszego stosunku do historii nie wynika łatwa ocena. Nie wynika osądzanie. Nie wynikają nowe podziały. Jeżeli czcimy bohaterów, to po to, by widzieć, co jest przed nami, co my jeszcze możemy zrobić, czego oni nas uczą, do czego zachęcają. A nie my jesteśmy do tego, żeby ocenić, uczcić bohatera, potępić wroga i już jesteśmy lepsi, bo potrafimy osądzić. Uczniom się też wydawało, że są lepsi, bo chodzili z Jezusem, a tamten nie chodził i mogli mu zabronić. Więc uwolnić się od takiej pokusy, że jesteśmy panami tej historii, która jest za nami. Próbujmy odnaleźć się w rzeczywistości, w teraźniejszości, dziś. Historia ma być pouczająca, owszem. Nie
prosty sposób moralizująca, ale zachęcająca do dobra. Stawajmy się tacy, których uznajemy za bohaterów, za ważnych. Odnajdujmy się w tym. Zobaczmy, czy jesteśmy pszenicą, czy tylko przypominamy pszenicę, ale w którymś momencie się okaże, że nic wielkiego z tego nie wyniknęło, że nic wielkiego nie wyniknęło z naszego życia, że nie wyrósł plon stokrotny. Bo sam fakt, że staliśmy obok kogoś, no to ten konkol obok pszenicy też stał. I co z tego? Nie stał się pszenicą przez ten sam fakt. No i druga sprawa, czyli pierwsze czytanie. Mojżesz tak się modlił. Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jeżeli przyglądamy się historii, to nie tylko ludzkim postawom, ale także temu, czy odkrywamy, że Pan jest wśród nas. Jako sędzia u końcu czasów, a dziś jako Zbawiciel, który przeprowadza przez to, co trudne, który uczy wierności sobie, uczy także przez historię, którą pamiętamy. Czy historia dla nas jest taką historią świeckiego świata tylko, czy dostrzegamy, że to są dzieje zbawienia? Czyli, że w tej historii Bóg prowadzi, wzywa, można powiedzieć, że liczy na to, że historia nas nauczy życia na pewnym poziomie. Kiedyś się nam wydawało, przynajmniej mnie, że nauka II wojny światowej jest taka, że już nigdy wojna nie wybuchnie w tym świecie, który był kiedyś tamtą wojną dotknięty. Myliłem się jak wielu innych. Historia niekoniecznie musi uczyć. Z historii niekoniecznie potrafi ludzkość wyciągać dobre wnioski. Potrafi powtarzać błędy przeszłości. No więc niech historia nas uczy, niech Pan Bóg nas uczy poprzez historię, poprzez to, że będziemy dostrzegać, że On w tej historii jest i że dostrzeżemy w niej życzliwość Pana Boga, który nas dalej prowadzi. Jeśli mówić o historii, to po to, żebyśmy w teraźniejszości się odnaleźli na miarę nie jakiegoś ludzkiego bohaterstwa tylko, ale na miarę Bożego powołania, Bożego wezwania skierowanego do Bożego ludu, pośród którego Pan jest.